W tym filmie przeliczymy parę przykładów przeliczania litrów na mililitry. Ewentualnie odwrotnie. Dla przypomnienia, słowo mili oznacza jedną tysięczną, czyli mililitr to jedna tysięczna litra. Objętość tysiąc razy mniejsza niż litr. Albo jeżeli spojrzymy z drugiej strony, to litr to to samo co tysiąc mililitrów. Mililitr jest tysiąc razy mniejszy niż litr, a litr jest tysiąc razy większy niż mililitr. Ile w takim razie mililitrów będzie równoważne 7 litrom? Zatrzymajcie teraz ten film i przeliczcie sami. Jeżeli 1 litr to to samo co 1000 mililitrów, to 7 litrów to to samo co 7000 mililitrów. Teraz 18 litrów. Zatrzymajcie film jeszcze raz. 18 litrów to to samo co 18000 mililitrów. Uogólniając, x litrów to x tysięcy mililitrów. Obojętnie ile mamy litrów, to jest to tysiąc razy więcej mililitrów. Bo każdy mililitr to jedna tysięczna litra. Inny przykład. Puste miejsce mililitrów równa się 15 litrów. Znowu wciśnijcie pauzę i spróbujcie najpierw sami. Przypomnijmy jeszcze raz. Każdy litr to 1000 mililitrów. 1000 tysiąc mililitrów. Czyli 15 litrów to 15 tysięcy mililitrów. Możecie też zapamiętać, że jeżeli po jednej stronie równania mamy mniejszą jednostkę, w tym przypadku 1000 razy mniejszą, to liczba tych mniejszych jednostek, żeby było tyle samo co po drugiej stronie równania, musi być większa. Mniejsza jednostka, większa liczba. I jeszcze jeden przykład. Porównaj poniższe wyrażenia, używając znaków większe niż, mniejsze niż i równe. 9 litrów, w ile to jest w porównaniu z 90 mililitrami? Jeszcze raz zatrzymajcie film i jeszcze raz spróbujcie najpierw sami. Zacznijmy z innej strony. 9 litrów ile to mililitrów? 9 litrów to to samo co 9000 mililitrów, a 9000 mililitrów zdecydowanie jest większe niż 90 mililitrów. W takim przeliczeniu jak to albo w takim porównywaniu jak to. Możemy przekształcić albo przeliczyć wyrażenia tak, żeby po obydwu stronach były te same jednostki. Na przykład możemy przekształcić wszystko, co nie jest mililitrami, na mililitry. 9 litrów to 9000 mililitrów. Po lewej stronie mamy 9000 mililitrów i na pewno jest to objętość większa niż 90 mililitrów.